Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale 7 w wersetach od 1 do 24? Potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał chodzić po Judei, dlatego że Żydzi dążyli usilnie, aby go zabić. Było blisko żydowskie święto namiotów. Wtedy powiedzieli do niego jego bracia: odejdź stąd i idź do Judei, żeby i twoi uczniowie widzieli dzieła, które ty czynisz. Kto chce być znany, nie ukrywa się. Skoro takie rzeczy czynisz, pokaż się światu. Nawet jego bracia nie wierzyli jemu. Jezus więc powiedział im: mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was jest zawsze odpowiednia pora. Świat nie może was nienawidzić, ale mnie nienawidzi. Ja bowiem świadczę o nim, że jego uczynki są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie idę na to święto, bo mój czas jeszcze się nie wypełnił. Gdy to im powiedział, pozostał w Galilei. Gdy bracia jego poszli na to święto, on też poszedł, nie publicznie, lecz na osobności. Żydzi szukali go w święto i mówili: gdzie on jest? Wiele szeptano o nim między ludem. Jedni mówili, że jest dobry, a inni natomiast mówili: nie, ale zwodzi lud. Nikt jednak jawnie o nim nie mówił, z powodu bojaźni przed Żydami. Gdy już minęła połowa święta, wszedł Jezus do świątyni i nauczał. Wtedy dziwili się Żydzi: skąd zna litery, nie będąc nigdy uczonym? Jezus odpowiedział im: doktryna moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce czynić wolę jego, ten pozna, czy ta doktryna jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. Kto z samego siebie mówi, szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy i nie ma w nim niesprawiedliwości. Czy Mojżesz nie dał wam prawa? Jednak żaden z was nie przestrzega prawa. Dlaczego szukacie sposobu, aby mnie zamordować? Odpowiedział lud: masz demona. Kto próbuje cię zamordować? Jezus odpowiedział im: jednego dzieła dokonałem i wszyscy się temu dziwicie. Oto Mojżesz dał wam obrzezanie, chociaż nie było ono od Mojżesza, ale od ojców, a obrzezujecie człowieka w dzień odpoczynku. Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w dzień odpoczynku, aby nie było naruszone prawo Mojżesza, dlaczego gniewacie się na mnie, że całego człowieka uzdrowiłem w dzień odpoczynku? Nie sądźcie z wyglądu, ale sprawiedliwym sądem sądźcie. Bracia Pana Jezusa należeli do tych, którzy nie wierzyli w Niego, ponieważ chwała pochodząca od ludzi miała dla nich większą wartość. Wersety 4 i 5. I mamy tutaj odnośnik do 5 rozdziału 44 wersetu tej Ewangelii. Jak możecie wierzyć wy, którzy chwałę jedni od drugich bierzecie, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? Liczyli na to, że jego popularność będzie związana z ich rodziną. Gdyby bowiem uwierzyli, że On jest Synem Bożym, wówczas daliby sobie sprawę z dystansu,
jaki ich dzielił. I mamy tutaj odnośnik do Ewangelii według Łukasza, 8 rozdziału, 21 wersetu. On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I drugiego listu do Koryntian, 5 rozdziału, 16 wersetu. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Dopiero później bracia Pana uwierzyli w Niego i znaleźli się w gronie uczniów. Dowiadujemy się o tym z Dziejów Apostolskich, 1 rozdziału, 14 wersetu. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Tu jednak widzimy, że kierowali się takimi samymi zasadami jak wszyscy. Wykorzystać maksymalnie swoje możliwości i zdolności, by być znanym i poważanym. Werset 4. W przeciwieństwie do takiej postawy Pan zawsze szukał chwały tego, który go posłał. Werset 18. Tylko on poszedł na święto w wyznaczonym przez Boga czasie. Jakże wiele nam brakuje do tego doskonałego przykładu. Wiele z naszych cierpień wypływa z tego, że działamy zbyt pochopnie, albo dlatego, że ociągamy się z respektowaniem Bożych nakazów. Werset 17 mówi nam, iż przez poddanie się woli Bożej poznajemy prawdę. W Jerozolimie Pan Jezus spotyka pełnych nienawiści Żydów, którzy od momentu dokonanego w dniu sabatu uzdrowienia przy sadzawce Betesda szukają sposobności, aby go zabić. Werset 1. I mamy tutaj odnośnik do 5 rozdziału, 16 wersetu tej Ewangelii. Dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, bo uczynił to w dzień odpoczynku.